Hej, moi drodzy, witam się z Wami z samego rana, jeszcze w okularach, nie założyłam soczewek, tutaj mi się robi kawusia, jest godzina 10:09, już myśmy dopiero wstali z Remikiem, Lilka w sumie też dopiero wstała, bo nocki mam ciężkie ostatnio, Remik mi gorączkuje już drugą nockę, prawdopodobnie ma 3-dniówkę, byliśmy wczoraj u lekarza, bo wydawało mi się, że miał jakieś krostki w jamie ustnej, ale jednak lekarka powiedziała, że tam nic nie ma, ona tam nic nie widzi. Gardło ma czyste, płuca ma czyste, więc nie wiadomo skąd się wzięła ta gorączka. Zrobiła mu test na COVID, wyszedł negatywny, więc 3-dniówka, a on jak mi gorączkuje, to już ma naprawdę mega gorączki, ponad 39. Teraz jest ok, no bo z rana i wiadomo, bawi się z Lilią w pokoju, ale w nocy już syrop mu nie chciał zbić gorączki, musieliśmy mu podać czopek z Tadzikiem i dopiero wtedy mu gorączka zeszła. No cóż, jest troszeczkę marudnawy przez te 2 dni, ale jakoś sobie dajemy radę. Dzisiaj taki zupełnie normalny dzień ze mną. Ja robię teraz sobie kawę, właśnie śniadanko, na śniadanko leczę, bo trzeba je jeść. Remik wczoraj nawet nie jadł kolacji, bo był taki padnięty, więc na pewno jest mega, mega głodny. Więc tutaj już mi się grzeje. No i dzisiaj co? Dzisiaj na pewno będę sprzątała. Jest ładna pogoda, ale w zależności od tego, jak będzie się Remik czuł, czy pójdziemy na dwór, czy nie, bo nie chcę go też przegrzewać, jeżeli ma gorączkę, wiecie o co chodzi, a zapowiada się, że będzie upał. Mieliśmy w ogóle jechać nad wodę dzisiaj, a jutro sobota, jutro są dni hemu, więc... Tym bardziej, więc na pewno to będzie taki dwudniowy vlog, na pewno będzie dzisiaj i na pewno będzie z jutro. No tak, zapomniałabym. Oczywiście zachęcam do łapek w górę, do subskrypcji nowe osoby i oczywiście możecie sobie wpadać na mojego Instagrama, bo tam dodaję zdjęcia, filmiki bardziej na bieżąco. Hej, jest już kolejny dzień, odkąd nagrywam dla Was powitanie, bo w sumie to głównie zajmuję się teraz Remikiem i to już powiem Wam, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, piąty dzień. Dalej ma gorączki, aczkolwiek było już lepiej, bo wczoraj się dość długo bawił na podwórku. Dawaliśmy mu tylko syrop na wieczór i przez nockę nie miał gorączki, więc już jest poprawa, że nie miał w nocy gorączki. No ale dzisiaj rano już stan podgorączkowy. Teraz właśnie wyszliśmy z nim na dwór, bo jest lepiej i śpi. Chciałam też przez to, żeby troszeczkę się przespał, bo auto, wiecie, dla dzieci to jest najlepsza opcja, żeby spały. A on w domu nie chce, bardzo się opiera. Wczoraj bardzo mało spał, dlatego też było tak, że jest chory, powinien spać, a on nie, on bardzo się opiera. Lila coś tu bardzo chce powiedzieć, więc słuchamy. Na batany teraz. Ja jedziemy do galerii, pytam na Tadzika, bo poszedł gdzieś. Na kopalnię, pociuchy. No i ten. I za niedługo są Remisia w ogóle urodziny. Tak, 3 września, no. No i za chwilę szkoła. Ja nie chcę, żeby była szkoła. Aj, fajnie spotkać koleżanki, kolegów. Wczoraj byliśmy na tych dniach hełmu. Chwilę, ale ile tam będziemy? Z 1,5 godziny? No. No i tam nie było żadnych koleżanek, tylko chłopaków, tylko byli kilka chłopaków. Chłopaków był Kamil, Mikołaj, Oliwier i Bartek. No, ja nie widziałam nikogo z tej klasy. A tutaj mamy, gdzie my byliśmy, co tam jest? Carrefour? Tak, Carrefour, bo byliśmy w galenie. Tu bułki do pracy dla Tadzika na jutro. Śmiejże i to Lila sobie wzięła. Tutaj mam słomki, bo byliśmy w KFC takie małe, na takich małych szejkach.
tutaj wzięłam trzepaczkę, bo wczoraj robiłam racuchy i nie umiałam, nie wiem co się stało z naszą trzepaczką. Nie miałam trzepaczki, a ta jest fajna. Na kosztowanie 15 zł, ale fajna jest. Tutaj curly. Tutaj cheetosy, to cheetosy tadzik, gdzie ja wziąłam curry dla siebie i dla dzieciaków. Chlebek taki. Ja powiem wam, chleb bardziej lubię sama sobie pokroić w Lidlu, tam są pyszne te chleby. No i Remi sobie wziął paluszki Junior. Z Rossmana mamy Isane, że takiego zapachu jeszcze nie mieliśmy, bo zawsze biorę ten fioletowy. Płyn do płukania jamy ustnej, on był w promocji za niecałe 7 zł, ile wcześniej go też miała. Właśnie jechałam do Rossmana z myślą po ten płyn. Taka gąbeczka. Miałam też wziąć dla nas gąbkę dużą, ale w Rossmanie były drogie, a w Carrefourze nie wiem, zapomniałam. Taką z Maszy. Ja im zawsze biorę te licencyjne w Rossmanie. Pepko, dwie kule do kąpieli. Jedną różową, drugą zieloną. I taki pojemniczek. On jest zielony. Taka ciemna zieleń. Tu tak za bardzo nie widać. Już taki jeden szary mamy, on kosztował 5 zł i ja go wzięłam na samochodziki małe. Do chłopców, do auta, bo te samochodziki małe są u nich w pokoju, oni wcześniej mieli w takiej teczce, już tych samochodzików się tyle nazbierało teraz, że się w tej teczce nie mieszczą. Odwrotnie, to jest taka deseczka, więc to będzie spoko. Tak. I myślę, że to jest takie dość pojemne. Był jeszcze taki większy za 10 zł albo 15, nie pamiętam, zadychę chyba, ale on już stwierdziłam, że jest za duży, takiej zupełności wystarczy, póki co przynajmniej. I to tyle. Aha, chusteczki jeszcze kupiłam w Pepco, te różowe takie, co zawsze je kupuję, ale tu one są tam już wyniesione do pokoju, więc wam już nie będę pokazywać. Hej, byliśmy teraz na zakupach w Teddy, bo moja siostra dzisiaj do mnie dzwoniła. I Remik już pokazuje. Pokaż. To akurat jest Pepco. Byliśmy w Teddy, bo moja siostra dzwoniła, że ma jakieś koszulki męskie za 5 zł na wyprzedaży, żeby wziąć Teddykowi. Zrobiliśmy małe zakupy i w Pepco Lilce do szkoły, bo przepływała blok rysunkowy i takie tam pierdółki. Tutaj mamy tasiemki, ja mi pokazuję swoje pysy. Tak. Mamy tasiemki, może mi się przydałam na teraz te plastyczne, to mamy kolory. To jest Pepco i one kosztowały 4 zł. Potem myszkę za 3 zł, bo tą co mieliśmy starą, to ona mi się chyba zerwała. I fartki złote. No, nie, srebrne. Nie złote, tylko srebrne. Brokatowe. Brokatowe, no właśnie z brokatem srebrny. Mamy tak. Mamy na przykład jest fioletowy. Fioletowy, zielony, czerwony, niebieski, srebrny i złoty. Mamy różne takie kolory, więc na pewno mi się podoba. I one kosztowały 7 zł. Kupiłam jej te brokatowe farbki, są jeszcze jednej kupiłam w Teddym, bo wtedy byliśmy wcześniej. I nie widzieliśmy, że w Pepco będą takie fajne. Brokatowe, no. I tu mamy blok. Tam był jeszcze taki blok, ale tam była urwana tapka, więc tak wzięłam. Rysunkowy, tak, bo ulicę brakowało za 3 zł. A potem mamy taki kolorowy blok. Kolorowy, bo też nie miała techniczny, jeszcze miała z tamtego roku. Miałam tylko 3 kartki. Miałam brązowy, czerwony i biały. Ten kosztował 3 zł. To kochanie. I wzięliśmy Remikowi takie, co na urodziny się go patrolu, bo będzie mieć to, jakbyście nie widzieli, to on kocha wsi patrol. A ja mu wszystko kupię jeszcze go patrolu na urodziny, na prezent. No i mama powiedziała, że kupi, bo było takie ostatnie, a chciała później kupić, więc ostatnie kupiła. To kosztowało 6 zł. Były jeszcze ze świnki Pepy i jakieś tam inne. Dobra, ja wam coś powiem, bo... Dawaj, co tam masz? Teraz to będzie Teddy. Teddy to mamy takie farbki właśnie, mama mi wzięła, bo nie było innych, tylko takie było, ja miałam bardzo mało i dużo farbek. Tak, bo większość farbek ma, tam chyba trzy kolory miałaś takie wykończone, ale ona ma te większe takie, te 12 kolorów i one kosztowały 5 zł. Takie, one są takie jaskrawe te kolory, fajne. Mamy tutaj worki. Worki na śmieci.
za 5 zł 20 razy 30 litrów. Czy mamy szczotkę do pięt? Tak, bo ostatnio musiałam wyrzucić już, bo była taka zużyta, więc wzięłam tutaj ze szczoteczką tarka. I ona była po 5 zł. Tu mamy ramkę i one były tam takie ładne, że taka mała ramka ostatnio była taka ładna. Bo ona wzięłam ramkę złotą na zdjęcia, bo dzisiaj zdjęcie jedno wsadziłam w ramkę od Remika i brakuje mi jednej na zdjęcie z Chantori. I ona kosztowała 10 zł. 10 na 15. Potem mamy jakąś białą bluzkę. Potem mamy tak, za 5 zł zwykła biała dla Tadzika. Elka, oni bardzo dużo mieli tamtych podkoszulek, więc jakbyście chcieli, to lećcie do Teddy. Tu ma dla Remisa krótkie spodenki. Tak, 98 na 104. Ja się zastanawiałam, czy na przyszły rok nie będą za mało, ale one się naciągają dosyć, więc tutaj z siateczką w środku po 5 zł. Tam jeszcze były czarne i zielone te spodenki. Tu mamy kolejna koszulka. Niebieska, krótki rękaw. Z takim napisem. Krótki rękaw. Top Gun? Tak, Top Gun. Dla Tadzika. Ona jest bardzo cieniutka. Fajna, ale kurde, mi się wydaje jakaś mała, wąska, ale dobra. Tu mamy koszulę czarną. To jest taka polówka kołnierzykiem. Też, ale jest beznadziejne światło. Ale to jest ładne. Mama, fajne. Zasłoniła okno, to będzie lepiej. Zasłoniłam roletę, ale nie wiem, wcale chyba nie jest lepiej. Tej koszulka mama się kupiła i mama jak dźwignie ręce, to jej będzie widać brzuch. Ona jest taka krótka ze ściągaczem na dole. To jest bluza z długim rękawem, tu ściągacz na rękawie. I ona była przeceniona z 25 zł na 12, jeszcze były takie różowe. To jaki chłam? W ogóle wielkie ogłoszenie. Babcia kupiła na mnie gdzieś na żeli za kinie, a to wow, jego patrol Remik, ja się zjadłam Sky, a Remik się zjadł Marszala. Ja chcę pokazać. To chodź. Spodnie czarne. Nie czarne, tutaj szare, ale to tak nie widać za bardzo. Ciemny taki, bardzo szary, no takie ciemne. Też za 5 zł i one były przecenione z 20 na 5 zł. Też wtedy mi oni tam mieli mnóstwo tych spodni, jeszcze właśnie były czarne. Świeczuszkę mama kupiła. Jaką świeczuszkę? Świeczkę. To są worki na śmieci też, na bio. Za 5 zł i to jest 50 razy 5 litrów. W ogóle wielkie ogłoszenie, no czekajcie, bo będą Remika urodziny, ja. Będą na niedługo Remika urodziny i ciocia nam odłożyła do malowania twarzy, będę malować twarze. I ten... Dawaj ostatnia rzecz. Twarze i jeszcze tam będą rzeczy i ciocia mam je odłożyła. Też świeczka na Halloween były. A jaką w końcu wybrałam? Bardzo ładne rzeczy tam ogólnie były takie na Halloween i takie jesienne dekoracje. Bardzo ładne mają wtedy. Więc podajcie do Teddy, bo tam jest super. No, ostatnia rzecz. Tu jest dla Remika do pieczątek, bo on lubi się pieczątkować zielone. Tak, i to kosztowało 3 zł. Zielone były różne kolory, nawet były różowe. No, dobra, to tyle, nie mamy już nic więcej. Także... Aha, jeszcze pudle. Remisio, pokazywałaś, Pepko. Dobra, to na razie tyle. Chciałam wam pokazać piękne włosy od Lili, jaką jej zrobiłam fryzurkę na rozpoczęcie roku. Idzie cała na biało, buciki ma takie różowe. Miała granatowe, już noga wyrosła z nich. Tak, Remis ma z pieskiem, z Rablem buciki. I Remis idzie z nami. Tak pięknie wygląda. I się posmarowała. Pokaż, czy będzie widać, jak ci się świecą ręce. Widać. Balsamem takim świecącym. A ma brokat. I usta też są brokatowe. No, dobra. Idziemy.